Pasowanie na przedszkolaka to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka, ale i rodziców. To symboliczny moment, kiedy mały Tomek czy trzyletnia Martynka zostają poważnymi przedszkolakami. 9 listopada pasowanie odbyło się w przedszkolu Małych Przyjaciół na osiedlu Przyjaźni. To jest ważne wydarzenie dla samych przedszkolaków, ale również dla rodziców. Rozpoczynamy trzeci miesiąc edukacji przedszkolnej, więc rodzice w tym momencie mają możliwość zobaczenia tego wszystkiego, czego zdołały się nauczyć, do czego się zdążyły przyzwyczaić nasze dzieci. Dzisiaj jest ponad 20 pasowanych. Co się zmieni? No myślę, że będą tą naszą społecznością, wejdą w ten nasz rytm naszych działań, naszych przedsięwzięć, no i będą poszerzać swoje kompetencje i umiejętności. Będą mogli mówić, jestem już przedszkolakiem. Oczywiście, tak. Przychodzę z przedszkola Małych Przyjaciół, czy też chodzę do przedszkola Małych Przyjaciół. Przygotowania do pasowania rozpoczęły się kilka tygodni temu. Wychowawczynie grupy Aleksandra Jac i Teresa Meller włożyły sporo wysiłku, by przygotować dzieci do pierwszego w życiu występu. Przede wszystkim to były próby. Starałyśmy się, żeby te próby były też na zasadzie zabawy i takiej radości. Piosenki, które zostały wybrane, są tak rytmiczne, są tak przyjazne, że właściwie dzieci nie myślały o tym, że to są próby, tylko myślały o tym, że potańczymy, pośpiewamy, poskaczemy. Czyli dobra zabawa to była dla... Myślę, że tak, przynajmniej tak na to wyglądało. Czy jakieś emocje, trema troszeczkę towarzyszy im dzisiejszego dnia, kiedy już bardziej wiedzą, o co chodzi, czy nadal żyją w ubogiej nieświadomości i nie denerwują się przed tym, co przed nimi? Myślę, że dzieci czekają na rodziców, także są zadowoleni. Próby trwają od samego rana. Część artystyczna składa się z wierszy, z piosenek. Także jak mówiła tutaj koleżanka, są to przyjazne wierszyki, piosenki, więc myślę, że wszystko uda się i będziemy zadowoleni. No właśnie, a panie są zadowolone ze swoich dzieciaków, bo to jest wasz nowy rocznik. Jak one wam się sprawują? My jesteśmy bardzo zadowolone. Już po tych paru miesiącach, no niewielu tak naprawdę, widzimy różnicę, jak było na początku, jak jest teraz. Także nie, naprawdę dzieci z każdego dnia czerpią coś dla siebie. My czerpiamy również od nich, więc naprawdę jesteśmy bardzo zadowolone. Pani Olu, a pani co doda? Również zauważam, że samodzielność się pojawia w grupie, współpraca również, także pracujemy nad jeszcze większą poprawą, żeby było coraz lepiej. Włożony trud pań oraz ogromne zaangażowanie dzieci sprawiły, że poprzedzający pasowanie na przedszkolaka występ przyrodników wypadł świetnie. Dzieci na scenie czuły się doskonale, a wzruszeni rodzice nie szczędzili im oklasków. Miluję w prawą stronę, teraz opuszczam ręce, w lewą stronę się kręcę. I wszyscy hop, 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 a zakałuj hop, hop, hop. Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna. Dyrektor przedszkola Małych Przyjaciół Małgorzata Palicka rozpoczęła pasowanie najmłodszej grupy na przedszkolaków. I tak oto mali przyrodnicy zostali 100% przedszkolakami. Gratulujemy i życzymy im, by życie przedszkolaka było radosne, pełne przygód i wspaniałych wspomnień.